Czołem, witajcie. Spotykamy się dzisiaj, żeby przenieść się w czasy średniowiecza. Być może niektórzy z Was tam już byli, a jeśli nie byliście nigdy na żadnym turnieju, na żadnej rekonstrukcji bitew, to dzisiaj w takiej formie chcemy przenieść Was razem ze sobą w czasy średniowiecza. Chcemy Wam pokazać uzbrojenie, chcemy Wam pokazać elementy zbroi, tak jak wyglądały one, jak używano ich w późnym średniowieczu. My jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, nazywamy się Bractwo Rycerskie Zamku Będzin, mamy siedzibę w pięknym, warownym zamku w Będzinie, który góruje nad naszym miastem. Mam nadzieję, że Wy odwiedzacie zamki, że bywacie w różnego rodzaju ciekawych miejscach zabytkowych, właśnie odwiedzacie to, o czym już wspomniałem, rekonstrukcję bitew, odwiedzacie różnego rodzaju historyczne imprezy, ale także bywacie w muzeach, oglądacie, jesteście zainteresowani tym, jak kiedyś ludzie walczyli, jakiego używali uzbrojenia, jak wyglądali, co nosili. To jest najciekawszy chyba element historii, taki, którym my właśnie staramy się zajmować i chcemy z Wami tą wiedzą, ale przede wszystkim tą naszą pasją i świetną zabawą podzielić. Jesteśmy trzyosobowym składzie. Ja dzisiaj będę starał się Wam opowiadać i pokazywać różnego rodzaju elementy uzbrojenia oraz jest dwóch moich kolegów, Daniel i Andrzej, którzy zaraz tutaj pojawią się koło mnie i będą się nam prezentować. Uzbrojenie. Ha! Człowiek zaczął walczyć od początku historii świata, zresztą walka jest wpisana w historię naszej planety. Walczyły zwierzęta o pożywienie, o terytorium. Podobnie ludzie. Pierwszym narzędziem, pierwszym bronią był wzięty do ręki przez człowieka kamień czy też patyk. No i tak zaczęło się rozwijać uzbrojenie aż po dzień dzisiejszy, ale pamiętajmy, że pokój to wartość najważniejsza, że pokój to najwspanialsza rzecz, która może nam się przytrafić i dzisiaj na szczęście w większości, przynajmniej my w Europie, żyjemy w czasach pokoju i oby tak było najdłużej. Ale oczywiście tak nie było zawsze. Ludzie prowadzili wiele wojen, wojowali ze sobą władcy, wojowali pomniejsi wojownicy, częstokroć najeżdżając się między sobą, atakując. No i oczywiście wytwarzała się z czasem kasta, grupa wojowników, którzy byli wyspecjalizowanymi wojownikami. Oni walczyli, bronili określonego terytorium, ale też dzięki temu się bogacili, zdobywali łupy, była im nadawana ziemia, mieli różnego rodzaju przywileje. Tak też właśnie zaczęła wytwarzać się warstwa rycerzy w średniowieczu. Rycerstwo wiązało się z tym, że przedstawiciel stanu szlacheckiego, właśnie nazwijmy umownie w skrócie rycerz, był wojownikiem, który miał obowiązek wyruszyć na wyprawę wojenną, który miał obowiązek stawić się zbrojnie bądź samodzielnie, bądź jeśli stać go było na to i takie były jego powinności, z tak zwanym zbrojnym pocztem, czyli ze swoimi uzbrojonymi ludźmi, na wezwanie swojego pana, swojego suwerena. Rycerze, czyli grupa wojowników, która wykształciła się w średniowieczu, byli to opancerzeni wojownicy. Właśnie ich cechą charakterystyczną było to, że mieli obowiązek stawać na wezwanie konno, czyli mieć odpowiedniego, bojowego, specjalnie wyszkolonego konia, bo nie każdy koń do tego się nadawał. Innych koni używano do podróżowania, innych do transportowania, a jeszcze innych specjalnych, najczęściej bojowych ogierów do walki. Te konie musiały być szkolone odpowiednio, nie mogły bać się odgłosów walki, musiały być odpowiednio przygotowane, a co za tym idzie, były bardzo, bardzo kosztowne i taki ekwipunek rycerski był naprawdę drogi. Taki rycerz miał właśnie obowiązek stawania na wezwanie konno, ale także, jak to często kroniki opisują, w żelaznym pancerzu, w żelaznej zbroi i hełmie na głowie. Czyli wnioskujemy z tego, że taki rycerz musiał mieć odpowiednią zbroję i odpowiednie uzbrojenie. Ale moi kochani, wszystkich zawsze wyobraźnie poruszają ci rycerze, ci wspaniali rycerze w kolorowych szatach, w błyszczących zbrojach, na właśnie tych potężnych rumakach, walczący ze sobą w turniejach ku entuzjazmowi widzów i gawiedzi, walczący w bitwach, najczęściej honorowi, z określonymi zasadami. Z tym oczywiście było różnie. Zasady rycerskie
różnie było ich z przestrzeganiem. Długo by o tym można mówić, ale najczęściej rycerze właśnie wyruszali na wyprawę wojenną, a w późnym średniowieczu ogromną popularność zdobyły turnieje rycerskie. Na taki turniej bardzo często przybywali ludzie z dalekich stron, nie tylko rycerze walczący, ale przybywali również różnego rodzaju kupcy, którzy handlowali, rzezimieszkowie, złodziejaszkowie, którzy spodziewali się, że będą mogli okraść różnych bogatych gości. Czyli mówiąc krótko, był to sport tak samo popularny jak dzisiejsze zawody sportowe, dyscypliny sportowe, które przecież mają swoich oddanych kibiców i fanów. Ale jeśli wydaje wam się, że największą ilość wojowników na polach bitew podczas wojen stanowili rycerze i to właśnie rycerze prowadzili wojny, to oczywiście jesteście w błędzie. Rycerze stanowili zaledwie pewien ułamek wszystkich biorących udział w bitwie, czy idących na wyprawę wojenną. Oczywiście na turnieju mogli stawać i brać udział w turnieju tylko i wyłącznie rycerze. To wiązało się z przynależnością do stanu rycerskiego. Ale podczas normalnej wojny, podczas normalnej wyprawy, rycerze to było zaledwie kilka procent, góra kilkanaście procent takiej normalnej średniowiecznej armii. Najczęściej żołnierze, wojownicy rekrutowali się z tych biedniejszych. Byli to łucznicy, byli to żołnierze piechoty i takiego właśnie na początek żołnierza chcieliśmy wam przedstawić. Widzę, że zmierza tutaj w naszą stronę już Daniel, który jest właśnie żołnierzem piechoty. Być może jest, patrzę na jego tarczę i najprawdopodobniej jest członkiem załogi Mędzińskiego Zamku, dlatego że trzyma w ręce pawęż, czyli taką tarczę piechoty, większą od tarczy rycerskiej, z herbem królewskiego miasta Będzina. Jak widzicie, nie ma na sobie zbroi, nie ma na sobie pięknego, bogatego pancerza, ale jest oczywiście w określony sposób uzbrojony. W co jest uzbrojony nasz żołnierz piechoty, czy nasz żołnierz załogi zamkowej? Popatrzcie, ma na sobie, ja obrócę go troszeczkę tutaj, żebyście lepiej widzieli, ma na sobie taką grubą, watowaną, pikowaną, przeszywaną kurtkę, tak zwaną przeszywanicę. I ta przeszywanica to jest, można powiedzieć, najważniejszy chyba element uzbrojenia, także rycerskiego. Również takie przeszywanice, tylko często, oczywiście lepiej skrojone, z lepszego materiału, nosili i używali rycerze, bo taka przeszywanica miała bardzo ważne funkcje do spełnienia. Mianowicie, po pierwsze, chroniła tułów rycerza. Jak widać, nasz żołnierz nie jest zamożny, jak rzekłem, i nie stać go na zbroję, więc chroni go tylko ta przeszywanica. Następnie, jak widzimy, tutaj do tej przeszywanicy, o właśnie, doszyte są takie oczka, takie przelotki, do tej przeszywanicy były doczepiane, dowiązywane rzemieniami, dopinane paskami elementy uzbrojenia, elementy zbroi. Zobaczycie za chwilę przy zbroi rycerskiej, że właśnie na takiej przeszywanicy podobnej dopięte są elementy zbroi. No, cóż jeszcze? Nie stać go na porządną zbroję, ale głowę zawsze starano się chroić. Nie ma hełmu, który chroniłby całą twarz, ale ma na głowie prosty hełm, tak zwany kapalin albo kłobuk, bo tak kiedyś nazywał się kapelusz w starym języku polskim. I ten kapalin chroni go w walce. Hełm prosty, tani, ale bardzo dobrze sprawdzający się w walce. Wprawdzie nie chroni twarzy naszego żołnierza, ale daje mu możliwość dobrego przeglądu pola, no i oprócz tego może swobodnie w tym hełmie oddychać. Jak widać, długo stał na warcie, długo przechadzał się chyba w deszczu po murach zamkowych, bo widać ślady rdzy, będzie ten hełm musiał dopiero wyczyścić. Drugą częścią ciała, którą zawsze starano się w pierwszej kolejności chronić, to były dłonie, ponieważ w walce na broń białą, na przykład na miecz czy na tasak, dłonie najbardziej narażone są na uszkodzenie. No i dlatego też nasz piechur, nasz żołnierz ma taką właśnie rękawicę, łuskowe palce, zobaczcie, wykonane z takich blaszek. Również jest ona, no,
niezbyt efektowna, nie jest ona z błyszczącej, wspaniałej stali. Prosty żołnierski ekwipunek, a w prawej ręce trzyma broń, którą walczy, czyli tasak. Krótki tasak o szerokim ostrzu i tym tasakiem będzie walczył w gąszczu bitewnym albo odpierał ataki na nasz zamek. W takim razie jest on już gotowy do walki, jest uzbrojony. Wiem, że już wzywają go tam na mury zamkowe. Podążaj tedy prosto na zamek i pilnuj dobrze naszej bramy zamkowej. W razie wezwania oczywiście taki piechur podążał razem ze swoimi kompanami i włączał się pieszo do bitwy. Najwspanialszymi wojownikami byli oczywiście rycerze, ale już w późnym średniowieczu, szczególnie podczas wojny stuletniej między Francją i Anglią, okazało się, że rycerstwo nie święci już triumfów tak jak kiedyś, że nie jest ono nie do pokonania. Między innymi dlatego, że na polach walki, na polach bitewnych pojawili się łucznicy. Pojawili się walijscy i angielscy łucznicy, który przywiódł na kontynent król Anglii. I ci swoimi potężnymi, długimi łukami wykonanymi z odpowiednio dobieranego najczęściej cisu o naciągu będącym, mającym aż siłę kilkudziesięciu kilogramów, potrafili skutecznie razić rycerzy i ich konie, no i rozbijać gromady walecznego, ale niezbyt zdyscyplinowanego rycerstwa. Niemniej jednak bycie rycerzem jeszcze długo pozostało zaszczytne. No a jak wyglądał taki właśnie rycerz? Myślę, że to wszystkich ciekawi najbardziej. Dlatego też zapraszam teraz Andrzeja, mojego Giermka, albowiem rycerzom towarzyszyli Giermkowie, czyli można powiedzieć tacy pomocnicy, ci, którzy walczyli razem z rycerzem, którzy w przyszłości mieli zostać pasowanymi, czyli przyjąć najważniejszy obrzęd, jaki istniał w karierze, tak mogę powiedzieć, w karierze rycerza, czyli zostać obdarzonym rycerskim pasem ostrogami i móc być milites cinctus, czyli być rycerzami pasowanymi. Jak wygląda, jak uzbrojony jest nasz rycerz? Jak rzekłem, nie wszystkich stać było na wspaniałą płytową, tak zwaną zbroję, czyli wykutą z jednego kawałka stali. W późnym średniowieczu właśnie wykształciła się taka moda, że te zbroje były szlifowane, były noszone na zewnątrz. Większość rycerstwa, ale oczywiście stać było na te zbroje tylko najzamożniejszych. Większość rycerstwa, większość walczących konnych, bo nie tylko rycerze stawali konno, ale także tak zwani pocztowi, czyli będący właśnie w poczcie danego rycerza, walczyli w różnego rodzaju zbrojach. Między innymi używano zbroi takiej, jak ma na sobie Andrzej. Spójrzcie, zacznijmy od osłon nóg. Co ważne, zbroja składa się z poszczególnych elementów. To nie jest jakiś taki jeden sztywny kombinezon, tak byśmy mogli powiedzieć. Nie jest to nieruchoma całość. Zbroja musi przede wszystkim bardzo dobrze przylegać, być dopasowana i musi dobrze pracować. O właśnie, Andrzej tutaj pokazuje, że można skakać, można być mobilnym, można się odpowiednio ruszać. Na nogach ma tak zwane zbroje, czyli zbroje, elementy zbroi niewykonane z jednego kawałka blachy, ale fragmenty, płytki przynitowane, przymocowane do grubej skóry wyprażonej, na przykład w oleju wzmocnionej i oczywiście odpowiednio przymocowanej paskami, rzemieniami do nogi. Ta osłona w tym wypadku składa się z trzech elementów. Tak zwanej nagolennicy, nakolannika i nabiodrka. Nakolannik jest wykonany cały z blachy, no bo oczywiście przede wszystkim starano się, słuchajcie, chronić stawy, czyli łokcie, kolana, ramiona, bo najłatwiej je uszkodzić, a najtrudniej się goją. Dzisiaj też, jak jeździmy na nartach, na rowerze, na motocyklu, przede wszystkim musimy używać hełmu i
Dodatkowo ewentualnie jakiś osłon na łokcie, kolana. To są miejsca najbardziej narażone na uszkodzenie. Tak samo dokładnie było podczas walki w średniowieczu. Powiedzmy, że jesteśmy w roku 1385 i właśnie tak wyglądający rycerz będzie wyruszał do walki, ale na górze osłona rąk wygląda nieco inaczej. Jest to zbroja przejściowa. XIV wiek był okresem, kiedy to uzbrojenie przechodziło dosyć radykalną przemianę i pojawiały się właśnie, zaczęły pojawiać się elementy zbroi płytowej. I nasz rycerz tutaj na rękach, ja podniosę mu tą szatę, o której zaraz będę też mówił, ma już elementy płytowe, czyli wykonane z samej tylko blachy. Tu już nie ma skórzanego podkładu. I zobaczcie, do tej właśnie pikowanej kurty, tej przeszywanicy, przymocowane, przywiązane, przypięte ma elementy ochrony ręki. Na ramiennik, opachę, na łokietnik i na ręczek. Tutaj ma całe przedramię zamknięte w tym właśnie naręczaku. To wszystko razem, Andrzej, rusz teraz ręką, pokażcie, jest, mówimy o właśnie. To wszystko razem pracuje, możliwe jest normalne zginanie, wykonywanie ruchów ręką, co jest ważne, bo przecież w walce ta mobilność i ten ruch był bardzo, ale to bardzo ważne. Co ma na ciele? Co mógł mieć na ciele? Ja sięgnę, odwrócę się na chwilę tutaj. O, właśnie. Zobaczcie. Najpewniej miałby na sobie taką stalową koszulę wykonaną z drutu, czyli kolczugę. Kolczuga znana z dawien dawna, już od czasów starożytnych, używana przez wiele stuleci w walce. Ta akurat nie jest do końca kolczugą poprawną, bo kolczuga bardzo często wykonywana była z drutu płaskiego i dodatkowo te ogniwa, te kółeczka były wzmacniane nitami albo odpowiednio zgrzewane, zaginane. Czasami w formie takiego bezrękawnika, czasami z długimi rękawami. Im bardziej rozwijała się zbroja płytowa, im więcej osłon mocnych, sztywnych rycerz miał na sobie, tym ta kolczuga była mniejsza. Ona uzupełniała tą zbroję, wypełniając gdzieś elementy, które nie były do końca zasłonięte tą sztywną zbroją. Zaczęła w późnym średniowieczu już wychodzić z użytku, albo przynajmniej zaczęto ją wzmacniać. Tak jak powiedziałem, była tylko zbroją dodatkową, dlatego no, że jej wadą jest jednak to, że można ją rozerwać. Można ją na przykład przekuć włócznią, grotem bełtu wystrzelonego z kuszy, no i tym samym zranić i skrzywdzić jej właściciela. Ale nasz rycerz z pewnością miałby ją na przeszywanicy, a na tej przeszywanicy miałby na przykład taką zbroję. To tak zwane płaty, wykonane z płytek odpowiednio ze sobą dopasowanych do ciała naszego rycerza, przynitowanych, przymocowanych do grubego sukna albo też czasami do skóry, no i dająco odpowiednią osłonę. O właśnie, weźmiemy teraz miecz, Andrzej stanie bokiem i zobaczymy, czy rzeczywiście ta zbroja jest w stanie uchronić przed uderzeniem, może nie cięciem, bo ten miecz nie jest ostry, ale żaden problem go zaostrzyć. Przed cięciem również byłaby w stanie chronić, ale czy jest w stanie uchronić, o właśnie, przed takim uderzeniem. Jak widać, uśmiech na twarzy naszego Giermka jest cały czas, nic mu się nie stało, dlatego też nosi on taką zbroję. Moi drodzy, oczywiście nie ma zbroi doskonałej, nigdy nie było, taką zbroję też można było rozedrzeć, też można było ją na przykład atakiem frontalnym kopii przeciwnika, kopia mogła tą zbroję rozedrzeć, no i oczywiście los naszego rycerza mógł być opłakany. No ale brakuje tutaj dwóch znowu ważnych elementów. Gdzieś tam niesfornie pasek od bigwantów, od nabiotków się nam tutaj wysuwa naszemu rycerzowi, bo oczywiście, co ważne, może nawet dobrze, że się wysunął, muszę dodać, że te osłony nóg, te nabiotki, one trzymają się na specjalnym właśnie pasku, który znajduje się pod zbroją i właśnie ta końcówka paska gdzieś naszemu rycerzowi tutaj troszeczkę ucieka. Czego nam brakuje? No oczywiście brakuje nam przede wszystkim hełmu.
hełmu, który nieco inny niż hełm, który przed chwilą zaprezentował nam żołnierz piechoty, mianowicie hełm zwany przyłbicą, czyli zapełniający już pełną osłonę głowy. Zakładamy Andrzejowi ten hełm, zobaczcie prosto. I zwróćcie uwagę tutaj, może podejdźmy na chwilę bliżej. Zwróćcie uwagę tutaj na te kółeczka w tym czepcu kolczym. O, tutaj właśnie są takie, jakie powinny być, czyli płaskie ogniwa, zanitowane po to, żeby były mocniejsze, żeby nie można było ich rozerwać. Wracamy, żeby pokazać wam się w całej okazałości. Hełm z ruchomą zasłoną, dający możliwość otwarcia jej, gdyby rycerz chciał w czasie walki odpocząć, miał przerwę, mógł zaczerpnąć powietrza, napić się nieco wody, no i ruszając do walki, znowu tą zasłonę zamykał na różnego rodzaju zaczepy, zawiasy. Tutaj też dodany jest specjalnie pasek, żeby jeszcze dodatkowo tą zasłonę trzymać. Wizury, czyli te szczeliny, powodowały, że no, mógł patrzeć. To są otwory do patrzenia. Te otworki, częstokroć nawiercane w tej zasłonie, dodatkowo pomagały oddychać. Też widać przez nie, co się dzieje pod nogami, ale pamiętajmy, że w takiej zbroi, w takim uzbrojeniu nasz rycerz ruszał do walki przede wszystkim konno. To jest zbroja do walki konnej. Pieszo najczęściej z pewnością założyłby hełm o lepszej widoczności, no bo musiałby mieć jednak mimo wszystko lepsze ruchy. Bardzo często rycerze do walki pieszej nie zakładali zasłony, czy też walczyli właśnie w kapalinie, podobnie jak nasz żołnierz piechoty, tylko nieco bogatszym oczywiście, no, na przykład w takim kapalinie jak ten, albo też mógł go nosić bogaty rotmistrz, to jest kapelusz chorążego naszej grupy Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. Widać tutaj herb, widać tu świętego Jerzego zabijającego smoka, pięknie ozdobione. Takie właśnie hełmy również noszono. Do dzisiaj prezentują się one niezwykle bajecznie. Oczywiście rękawica tak zwana klepsydrowa. Zobaczcie, dopasowana kształtem do kształtu dłoni. O właśnie, zupełnie swobodnie można nią poruszać i walczyć. Tarcza drewniana, tarcze nie były stalowe, tarcze były wykonywane z drewna. Jeśli się rozłupała, zniszczyła, to rycerz miał na wozie w swoim poczcie nowe tarcze i po prostu wymieniał. Tarcze nie były stalowe, bo po pierwsze byłyby bardzo ciężkie, a po drugie bardzo, bardzo drogie. Po prostu byłoby ich szkoda. Więc drewniane, malowana najczęściej w barwy rycerza, często z herbem. O właśnie, tu widzimy taki herb. I na sobie ma wreszcie tak zwaną jakę. Strój, tunikę zakładaną na zbroję w barwach swoich albo swojego pana, z herbami, czyli znakami rozpoznawczymi, no żeby było można się rozpoznać. Oczywiście rycerze służyli w chorągwiach i tam służyło najczęściej rycerstwo danej ziemi albo chorągwia prywatna danego pana, można władcy. Taka chorągwia znajduje się za nami, to znowu nasza chorągwia Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. A te barwy, które Andrzej ma na sobie, to barwy księstwa mazowieckiego, bo w takiej chorągwi mazowieckiej księcia Janusza I występujemy i walczymy w jednej z największych rekonstrukcji bitew na świecie, mianowicie w bitwie pod Grunwaldem. Wszystko ma swój koniec. Nadszedł też koniec epoki rycerzy zakutych w stal. Właśnie w zbrojach, w zamkniętych hełmach. Wiązało się to też z pojawieniem się w średniowieczu nowej broni, broni palnej. Ja sięgnę tutaj za siebie, żeby wyciągnąć taki przedmiot, mianowicie taką, myślę, że mogę nazwać strzelbę. Jest to jedna z pierwszych występujących w Europie broni palnych, aczkolwiek broń palna nie została oczywiście wynaleziona w Europie. To jest tak zwana hakownica, no i taką hakownicą posługiwali się najczęściej również żołnierze piechoty i z takiej hakownicy strzelali. Na początku ta broń była niecelna i prymitywna, no ale później zaczęła się rozwijać i dzisiaj broń palna króluje na polach
bitew króluje w armii każdego całego świata. Czym mógł walczyć jeszcze nasz rycerz? Mamy tu dzisiaj przygotowane kilka egzemplarzy broni. Oczywiście rodzajów broni było więcej, ale na przykład takim oto korbaczem, zobaczcie, jaka straszna broń składająca się z takich stalowych kul na łańcuchach, toporem różnego rodzaju, różnej wielkości. Ten akurat ma solidną, tak zwaną brodę. No i oczywiście najszlachetniejszą, najzacniejszą bronią był miecz. Miecz mający kształt krzyża, czy też prosty miecz, taki jak ten, czy też miecz już widać zamożniejszego rycerza, odpowiednio wykonany dla niego, z herbem tutaj wydrążonym w tej oto głowicy, bo tak nazywa się ta część miecza. No i takim mieczem się posługiwano. Oczywiście rodzajów broni było więcej. Oczywiście używano różnego rodzaju nadziaków, używano długich broni drzewcowych, takich jak stojące tutaj halabardy, a także przy sobie każdy z rycerzy miał taki właśnie puginał, czy też sztylet, który nosił przy sobie, no i też używał do walki wręcz. Moi drodzy, długo można by mówić o uzbrojeniu, o wspaniałych, walecznych rycerzach. Myślę, że będzie czas jeszcze ku temu, ale mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć jak najprędzej, na żywo, walki rycerzy, jakiś wspaniały turniej, czy też inscenizację bitwy, może pod Grunwaldem, ale żeby dać wam przedsmak tego, co będziecie mogli oglądać podczas takich bitew i turniejów, chcemy też za chwileczkę pokazać wam krótką walkę i będziecie mogli ją obejrzeć. My się pięknie kłaniamy, dziękujemy wam i do zobaczenia! Zwarli się, próba złoto z zapasu nam się tutaj zrobiły, ale takie techniki też się stosuje i... Ach, uderzenie tarczą, popatrzcie, żaden nie może walczyć, piękna. Piękne, ostre trafienie. O, rzeczywiście, że udało się stać odsłonięty Janek Kloser, nie zauważył tego pięcia. Ale teraz to pięknie odzajemnie się przeciwnikowi. Dawaj! Koniec walki! Brawa!